Tomasz Szeremeta, witam Państwa. Rozpoczynamy informacje sport. Teraz zaglądamy na piłkarskie boiska. Maleją szanse na uratowanie ligowego bytu przez Olimpię. W 22. kolejce pierwszej ligi Elblążanie zostali upokorzeni na własnym stadionie przez Arkę Gdynia, przegrywając 1-4. Arka podbudowana sukcesem w Pucharze Polski, gdzie wyeliminowała czołowy zespół Ekstraklasy Śląsk Wrocław, przyjechała do Elbląga pewna swego. Tym bardziej, że dopingowało ją ponad 600 wiernych kibiców. Jesteśmy w sytuacji, kiedy ani remis nas nie zadowoluje, bo jeżeli się chcemy włączyć o tą walkę o najwyższe cele, to po prostu musieliśmy dzisiaj wygrać. Od początku meczu przewagę przynajmniej optyczną mieli goście, ale niewiele z niej wynikało. Arka w 23 minucie, a Olimpia 6 minut później stworzyły sytuacje podbramkowe, ale bez efektu. Dopiero w 39 minucie celnym strzałem popisał się Bartosz Flis i pierwsza połowa kończy się jednobramkowym prowadzeniem gości. Druga część meczu początkowo ma podobny przebieg, ale w 60 minucie po faulu Piotra Tomasika w polu bramkowym sędzia wskazuje na 11 metr. Rzut karny wykorzystuje Tomasz Hałas. To podrażniło Arkę, która już 5 minut później po strzale Sławomira Mazurkiewicza ponownie objęła prowadzenie. Niestety zabrakło koncentracji po strzelaniu wyrównującej bramki. To podcięło Olimpii skrzydła. W 70 minucie Janusz Surdykowski, a w doliczonym czasie ponownie Bartosz Flis strzelili bramki i ostatecznie Olimpia wysoko uległa Gdynianom 1-4. Długo oczekiwane spotkanie z Arką. Wiadomo, wszystkich nas to bardzo elektryzowało. Być może za mocno byliśmy spięci. Za tydzień Olimpia jedzie do Bytomia na mecz z Polonią, z którą walczy o utrzymanie się w lidze. A za 2 tygodnie podejmuje lidera rozgrywek szczecińską Pogoń. O punkty potrzebne do utrzymania będzie niezwykle trudno, ale walczyć trzeba do końca. I to wszystko na dziś. W tygodniu polecam Państwu nasze serwisy po informacjach o 17.20 i 18.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.